Witam Was ponownie. Dziś kolejny raz spotykamy się w klimacie wiosennym. Dzisiejszym zadaniem będzie wykonanie bociana. Na kartce przykleimy z kółeczek tego wiosennego ptaka. Zaczniemy od tego, że pod filmem mamy do pobrania szablony. Są to same kółeczka w różnych kolorach z wymiarami. Trzeba je wyciąć i zaczynamy. Zaczynamy od zagięcia wszystkich elementów na pół. Wszystkie kółeczka zaginamy na pół. Są to większe i mniejsze kółka. I z tego zbudujemy naszego bocika. Zaczniemy od białych kółeczek. Tytułem naszej pracy jest, ja wybrałam zieloną kartkę w formacie A3. Żeby ten bocian w określonej wielkości nam się zmieścił na naszej kartce. Można wykorzystać kolorowy papier, można pokolorować elementy. Bocian ma piórka w kolorze białym. Oczywiście potrzebujemy klej, nożyczki do tego zadania. Zgięte największe kółeczko na pół smarujemy z jednej strony klejem. I przyklejamy, a tak mniej więcej na środku kartki. Doklejamy kółeczko czarne zgięte na pół. To będzie ogon bociana. Wklejamy to kółeczko do środka większego i tworzy nam się ogonek. Z średniej wielkości białego kółeczka robimy skrzydełko, o proszę, tak przykładamy wszystkie elementy. Nie muszą być tak dokładnie przyklejone, żeby to fajnie nam sterczało do góry. I z czarnego. Te dwa kółeczka skleimy ze sobą. Czarny wkładamy do białego, proszę. I całe skrzydełko przyklejamy do tułowia. Teraz musimy bocianowi zmontować szyję. Zrobimy to z tych najmniejszych białych kółeczek. I zakładamy jedno za drugie, to kółeczko, taką harmonijkę. Sklejamy od spodu, żeby te elementy tak nie bardzo przylegały do siebie, żeby taką wersję troszeczkę 3D tworzyły. Mamy szyję. Teraz tą szyję przyklejamy do tułowia. W średniej wielkości kółeczka białego zrobimy głowę bocianowi i też smarujemy od spodu i tą głowę bocianowi przyklejamy do szyi. Duże czerwone kółeczko przecinamy na pół. Zginamy taki niezbyt szeroki stożek, obcinając tą zewnętrzną stronę koła. I z tak przygotowanego kształtu przykleimy bocianowi nogę. Bocian ma długie czerwone nogi. Z najmniejszego czerwonego kółeczka zrobimy mu dalszą część nogi. Proszę. Pozostałą część, drugą połówkę kółka czerwonego, w taki sam sposób formujemy. Odcinamy zewnętrzną część koła i z tego elementu zrobimy dziób bociana. Jeszcze dorysujemy bocianowi oczko. Możemy nakleić. Może być narysowany, naklejony. To jest pełna dowolność. No i bocian lubi chodzić po łąkach, po bagnach. Więc
z ostatniego kółeczka, zielonego, dużego, zrobimy takie szubary. Kółko tniemy na pół. Zaginamy, tak jak w przypadku nogi i dzioba. Odcinamy zewnętrzną część kółka. To będzie taka wyższa trawka. Powtarzamy tą samą czynność. Z mniejszą częścią. I będzie niższa. Tak samo robimy z drugą połową kółka. Zostało nam przykleić te elementy. Możecie sobie dorobić żabkę. W towarzystwie bociana na pewno możemy często spotkać żabki. I gotowe. I wiosennym akcentem możemy udekorować swój dom. Bocian gotowy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na ponowne spotkanie.